To the north, the mines of Moria also grow ever more deadly. Here, in times past, Gandalf cast down the Balrog after days of combat. That terrible battle cost him his very life, but permitted the Ringbearer to escape those dark and dreadful halls. But the great underground city of Moria still remains a breeding pit for goblins and other foul things. Now is the moment when the free people must at last reclaim Moria, and Gimli the Dwarf shall lead them. Yet all must remain wary, for fissures open everywhere, and Gandalf fears that a new evil might stalk those ancient halls. Witam was bardzo serdecznie na Zagrajmy w Wacy, pierwszy podbój. To już nasz bodajże trzeci odcinek z tej serii. Dzisiaj sobie zagramy nowym bohaterem oraz nowymi, tak jakby dwiema frakcjami. Ponieważ to jest połączona frakcja, tutaj mamy Pewnika Gondoru, Maga Gondoru, Elfiego Zwiadowcę i Elfiego Łucznika. Sobie zagram Wojownikiem. Chciałem wam powiedzieć jeszcze tutaj, że możemy wybrać różne tak jakby hełmy i wygląd twarzy, wygląd włosów dla nich. To jest, a czy wybrać? Ciężko nazywać wybraniem, ponieważ jest to dosyć losowa rzecz. Taka, którą zrobili na twórcy. No i gramy wojownikiem. Mamy teraz tam dojść do Gimliego, przebić się. No dobra, lecimy. Musimy się przebić do Gimliego i potem zobaczycie, co nas czeka. No, czeka nas niezła zabawa i sporo sporo walki. Coś mi tu nie za bardzo wychodzi. Dobra, grając po stronie zła, możemy niszczyć te posągi tutaj, te krasnoludzkie posągi. Tutaj widzicie, jak nacelujemy na te posągi, pokazuje nam się zielony znacznik, że one są takie jakby przyjacielskie. Nie możemy ich zniszczyć. Możemy też zniszczyć ten tutaj posąg. Czy coś jeszcze? Będzie można tamten grobowiec zniszczyć, o tam. Tutaj jakaś tam spadlina widzę. I dalej się ciągną korytarze Mori. Dobra, lecimy tutaj. Wjedziemy w nich jak w masełku. Shit, czekajcie, sobie tak wezmę. Dobra. Widzicie, on sobie zaczął tańczyć. To jest taki błąd i właśnie czekałem, aż się on pojawił, ponieważ chciałem wam to już od dłuższego czasu wytłumaczyć. Początkowo, Władca Pierścień Podbój to nie miała być gra akcji, tak jak tutaj. Nie na tej zasadzie. To jest gra na zasadzie mniej więcej Powrotu Króla. Coś w tych klimatach. To miała być z początku gra RPG, ale ostatecznie ten pomysł został całkowicie zmieniony. I wszyscy czekają. Mogę podejść tutaj, wtedy bodajże odlecę chyba. To miała być początkowo gra RPG. Miała być, ale no zostało to zmienione i w sumie nawet lepiej. O shit. I właśnie, ludziska, w tym momencie możemy zagrać Gimlim. Tak jak wam tłumaczyłem to na poprzednich odcinkach, że bohater może trolle i entów za jednym atakiem zdejmować, tak wam właśnie to pokażę. Czekajcie, gdzieś od góry się przebili. Trzeba będzie ich wybić tutaj to jak najszybciej. Shit. Troll, tak samo jak każdego zwykłego żołnierza, tak i nawet bohatera może złapać w rękę i po prostu zabić za jednym razem. Także to nie jest takie łatwe, że od tak może każdy bohater sobie robić co chce. Czekajcie, ja w nich jadę. No, coś z moimi trafieniami jest tutaj nie tak, ale to nic.
Kurde, z każdej strony musimy tutaj jeszcze 15 sekund przetrzymać, ale dobra, dam radę. Dobra, załatwiliśmy ich. Dawaj, zdjęki. Dawaj. Hop, jeszcze raz. Oj. Coś u mnie z cennością dzisiaj nie za bardzo, ale to nic. O, ten grób widzę, że już został zniszczony. O, szkielecik jest w środku. Krasnoluda. Dobra, tu jeszcze rzucimy tą bombę plecakową. No i lecimy dalej. Mamy jeszcze inne tutaj do wykonania wytyczne. O ty chamie. Ta umiejętność, o ta właśnie, zabiera dosyć sporo obrażeń, tylko trzeba jeszcze tym trafić. To jest taki właśnie problem, używanie umiejętności u mnie. Trzeba jeszcze trafić nimi. Dobra, ktoś go zabił. Przynajmniej tyle dobrego. Tutaj ten punkt zajęliśmy, tutaj... Tutaj tam są łucznicy. Tam są łucznicy. Aha, chciałem go jeszcze dobić, ale spadł. No nic. Wcale nie będę z tego powodu płakał. Jakby ten też spadł. Shit, shit, tylko nie mój bohater! God damn it! O kurwa! Ale fail. Spadliśmy bohaterem tylko przez to, bo chciałem zabić orka jednego. No nic, no nie będę z tego powodu na pewno płakał. Musimy to zniszczyć. A, on już zniszczyli, świetnie. Możemy zniszczyć... A nie, tego nie możemy zniszczyć. Tutaj na multi jest, tutaj są takie schody dobudowane ładne i tam jest taki punkt kontrolny, który będziemy zdobywać, ale o tym kiedy indziej. To są... Shit. Nie mam jak przejść za bardzo, muszę zamknąć szybko tutaj ten punkt, widzicie? O, bo trolle będą się pojawiać nam co chwilę, a to nie będzie... Jeszcze raz. O cholera, chyba moja postać wypadnie. Ta, wypadła. Poświęciłem się po to, żeby zabić jednego trolla. Ale przejęłem ten punkt. Tamtego trolla chyba zabili. Tak, zabili już. Oni nie zabili, to niedobrze. Trzeba w niego wjechać, że tak powiem. Niech atakują go wszyscy. No chuj życia. O, dobra, padł. Jakoś go wszyscy atakowaliśmy i udało się. Widzicie, on ma taki hełm ze skrzydełkami, niestety ja go nie wylosowałem. Jest mi smutno z tego powodu. O, ile tego jest tu! Dobra. Dobra, jakoś mi to idzie. Czekajcie, ludziska, tutaj za bardzo nie mogę nic mówić, muszę się skupić na tej rozwałce. Dobra, czyżby to wszyscy praktycznie? Dobra, oni tu cały czas się pojawiają, niedobrze. No tak, oni przecież stamtąd idą. Świetnie trafiłem. Gin? No, tutaj wojownik idzie, to nie jest dobrze. Jeszcze nie trafiłem.
Tutaj ciężko mi, jeżeli moi się cały czas tam tłuką z nimi, a nie mam jak im pomóc. Dobra. Dobra, przyjmujmy to, przyjmujmy to. Dalej się tam tłuką, dalej się tam tłuką. Dobra, nie się tłuką. O cholera. Tylko na raz. O shit! I dostałem właśnie toporkiem od wojownika, który najwyraźniej chciał zaskoczyć za mną i mnie złapać w locie. Coś mu nie wyszło. Nie do końca. Dobra, musimy przejąć to jak najszybciej, bo nie jest dobrze, wiecie. Oni będą co chwilę tutaj przychodzić nam i stamtąd jeszcze będą przychodzić. Ale dobra, nasi już tutaj są, już będą się nimi zajmować, że tak powiem. Nie wiem, czy tam... Dobra, przyjęliśmy. Teraz nic nie będę mówił, bo będzie fajny, fajny moment, że taki zaraz utwór leciał i będzie tutaj sporo właśnie wojowników i tak dalej. Będzie tędy sporo żołnierzy, no. We must join forces with him. We must hasten to Gandalf. The first chamber is our sanctuary. I za to dotarliśmy do Gandalfa. Właśnie Barlog powstał, będziemy walczyć z Barlogiem. I tutaj możemy dobrać sobie drugiego bohatera. Możemy grać Gandalfem. Jeżeli bym przeżył przykładowo Gimlim, mógłbym tutaj kliknąć nie i grać sobie dalej Gimlim, ale jako. Ale oczywiście, jako że mam możliwość, tak oto zagram Gandalfem przeciwko Barlogowi. Barlologi. Ja pierdzielę, dobra. Nie będzie to łatwa potyczka raczej. Ale tutaj zamknięty z powrotem się pali, nie? Dobra. Gdzie jest to bydle? Ty chcesz ode mnie? O ty chamie. Holy shit! Za jednym razem mnie zdjął, widzieliście to? O ludziska, powiem wam szczerze, jak odkąd gram w tą grę, tyle razy co ją przechodziłem, nigdy jeszcze Barlog nie użył tego skilla na mnie, na Gandalfie. Tak, żeby mnie zdjąć za jednym razem. Jeszcze nigdy. Ja pierdzielę, dobra. Nie mam słów, dziwię się, bo ponieważ na tym zagrajmy... AL przeciwników jest bardziej zaawansowany niż zwykle, co mnie bardzo dziwi. Chroniłem się to tarczą, ale to niewiele mi dało. No i mnie zabił. Ciężko jest pokonać Barloga zwykłym wojownikiem. Nawet Gandalfowi się to nie udało. Oś. Udało się, dobra. Wpadł. O ty cholera. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się do następnych materiałów. At last the Balrog of Morgoth is broken and has been cast down, returning to the bottomless pits of Moria. The ancestral home of the dwarves has now been reclaimed, and the creatures that infested it flee our wrath. But Moria's liberators dare not tarry, for the Dark Lord Sauron has now unleashed his armies upon the world, and all the free people must hasten to its defense.